Rozpoczynamy, moi drodzy, rozmawiać o tym, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje. Rozpoczynamy od przemocy fizycznej. Zapraszam Marka Lewosińskiego do przedstawienia właśnie tego, czym jest przemoc fizyczna. Marek jest specjalistą psychoterapii uzależnień i pracuje już od 13 lat z osobami, które mają problem z uzależnieniem, ale nie tylko, Marku. Zajmujesz się takimi osobami. Powiedz jeszcze coś więcej, króciutko o sobie. Tutaj przede wszystkim chciałem przywitać wszystkie uczestniczki i wszystkich uczestników tej konferencji. Natomiast odpowiadając, Beatko, na twoje pytanie, tak, to prawda, pracuję głównie z osobami uzależnionymi, ale przede wszystkim wśród tych osób są osoby, które stosują przemoc. Są sprawcami przemocy i tutaj rzeczywiście moja praca polega na tym, że między innymi prowadzę takie warsztaty, treningi radzenia sobie ze złością. Często doświadczamy, zresztą każdy z nas doświadcza złości w swoim życiu, natomiast nie zawsze potrafimy sobie w sposób taki konstruktywny radzić z tą złością. I ja właśnie uczę moich pacjentów, moich podopiecznych, klientów, z którymi pracuję, właśnie radzenia sobie ze złością, rozumienia tej złości, bo złość jest ważnym elementem. Ona jest nam potrzebna do życia, wbrew pozorom, ale właśnie w taki umiejętny, konstruktywny sposób, żebyśmy sobie potrafili radzić z tą złością, żebyśmy się nie bali jej. Bardzo dziękuję za to, że jesteś z nami tutaj i zapraszam do przedstawienia tej formy przemocy. Dzięki. A więc jeszcze raz serdecznie witam wszystkich uczestników i uczestniczki. Tak, zaczynamy od przemocy fizycznej, a więc możemy powiedzieć, że przemoc fizyczna jest taką najbardziej rozpoznawalną formą przemocy, którą nawet jeżeli bezpośrednio jej nie doświadczamy, to być może jesteśmy świadkami. Tą przemoc doświadczamy w każdej w zasadzie przestrzeni naszego codziennego życia, w mediach, tak? Bardzo często jesteśmy bombardowani różnymi newsami, które pokazują różne takie sytuacje związane z przemocą. A więc spróbujmy sobie jak gdyby uściślić pewne pojęcia, bo dlatego, że często spotykamy się zamiennie z takimi określeniami jak przemoc, agresja. Czy pomiędzy tymi pojęciami możemy postawić znak równości? Czy rzeczywiście te pojęcia są tożsame? Chociaż przemoc i agresja w dużej mierze wzajemnie się przenikają i tak naprawdę są podobne, to jednak muszę powiedzieć, że zupełnie co innego oznaczają. Gdy myślimy o przemocy i agresji, to tak naprawdę mamy na myśli szereg różnych zachowań, które tak naprawdę polegają na celowym i bezpośrednim krzywdzeniu, ranieniu bądź stosowaniu siły fizycznej czy psychicznej wobec drugiej osoby. I to jest to, co powoduje, że zarówno przemoc i agresja jest podobne, tak? Możemy mówić o takim podobieństwie. Natomiast za istotą, co różni te dwa pojęcia, to to, że w przypadku agresji jej główna cecha polega na tym, że możemy mówić o pewnej równowadze pomiędzy dwiema osobami. Tak naprawdę osoba atakowana może się bronić. Natomiast w przypadku przemocy mamy odwrotną sytuację. Mówimy o nierównowadze. Jedna strona, jedna osoba ma przewagę fizyczną bądź psychiczną. Tak więc osoba atakowana nie może się bronić. Gdy mówimy o przemocy fizycznej, to tak naprawdę mamy na myśli każde zachowanie, każde działanie, które narusza nietykalność fizyczną drugiej osoby. Celem tego oczywiście działania jest zadanie bólu i cierpienia fizycznego, uszkodzenie ciała bądź stworzenie ryzyka zagrożenia, uszkodzenia bądź zranienia, a w skrajnych sytuacjach nawet pozbawienia życia drugiej osoby. Spróbujmy sobie zwrócić uwagę na pewne takie charakterystyczne elementy, gdy mówimy o przemocy fizycznej. A więc przede wszystkim jest to umyślne i intencjonalne działanie. Może to również oznaczać zaniechanie działania. To działanie narusza prawa bądź dobra osobiste drugiej osoby. I osoba, wobec której jest stosowana przemoc fizyczna, doznaje cierpienia i szkód fizycznych bądź psychicznych. No i to, że jedna osoba ma bardzo wyraźną przewagę nad drugą.
W jaki sposób przemoc fizyczna się odbywa? No więc jest to raczej nam znane. Mam tutaj na slajdzie przedstawiony szereg różnych zachowań, a więc zaczyna się od takich drobnych, niewinnych popychań, szarpań, ciągnięć, szturchanie, klapsy, ciągnięcie za włosy, uszy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, przedmiotem, przypalanie papierosem, krępowanie ruchów, duszenie, topienie, bicie narzędziem, zadawanie ran nożem, nieudzielenie niezbędnej pomocy i pozostawianie nawet w niebezpiecznym miejscu. A więc tutaj mówimy, w tej końcowej części mówimy o zachowaniach związanych z niestosowaniem, tak, zaniechaniem działania. Nawet ustawa o przeciwdziałaniu przemocy z roku 2005, artykuł 2, punkt 2 definiuje, czym jest przemoc w rodzinie. Ja tylko chciałbym w zasadzie zwrócić uwagę na pewne istotne elementy, a więc ustawa mówi o jednorazowym. To niekoniecznie jest powtarzające się działanie, ale to może być jednorazowy incydent, który bardzo często mówimy sobie, no wiesz, to był żart, ja nie chciałem, no nie wiedziałem. I można by było powiedzieć, dobrze, nic się nie dzieje, możemy to puścić w niepamięć. Natomiast nie, zgodnie z tą ustawą, nawet jednorazowy akt przemocy, zgodnie z kodeksem karnym, artykuł 207 jest przestępstwem. A więc wróćmy do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. A więc jednorazowe, powtarzające się umyślne bądź zaniechanie, tak, działania, które narusza prawa bądź dobra osobiste osób doznających przemocy i szczególnie, w szczególności narażając te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność seksualną i to, że powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym. Więc spróbujmy sobie określić pojęcie przemocy domowej. Tak naprawdę możemy rozumieć pod tym pojęciem wszelkie akty napaści ze strony partnera bądź członka rodziny, niezależnie od stanu cywilnego. No właśnie, pojęcie przemocy, jak to we wstępie słyszeliśmy, w zasadzie możemy obserwować je od zarania dziejów. Być może bardzo to był milczący temat. Ta przemoc działa się, ale generalnie działa się w zaciszu domowych pielęgniarek. Dopiero blisko 50 lat temu kwestia przemocy domowej została tak naprawdę upubliczniona, a więc spowodowała to publikacja angielskiej pisarki Irene Pitsey, która w roku 1974 roku opublikowała książkę pod jakże intrygującym tytułem Krzycz cicho, bo sąsiedzi usłyszą. To właśnie ta publikacja spowodowała ogromne poruszenie w mediach, ogromne poruszenie społeczne, ogromną dyskusję na temat stosowanej przemocy, dziejącej się przemocy w rodzinach wobec kobiet. Jeszcze w tymże roku zostało założone pierwsze schronisko dla kobiet doznających przemocy. I w zasadzie od tego momentu uruchomiła się cała lawina dyskusji, badań, tak, zainteresowania ze strony psychologów, pedagogów, socjologów, karnistów, którzy rzeczywiście podjęli temat na ogromną skalę przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. Drodzy Państwo, dlaczego tak się działo? No więc można powiedzieć, że tak jak powiedziałem, ta przemoc występowała od zarania dziejów, ale dlaczego tak milcząco takie społeczne przyzwolenie było ze strony właściwie wszystkich osób? Ona się działa, ale nikt nie podejmował działania, nikt nie interweniował. A więc w zasadzie możemy powiedzieć, że takim czynnikiem w jakimś sensie odpowiedzialnym, to są wszelkiego rodzaju mity i stereotypy, które to w zasadzie stały na straży, tak, domowego miru, domowego porządku, nie pozwalały podjąć jakichkolwiek działań. Gdy mówimy o mitach i stereotypach, to mamy na myśli bardzo silne przekonania, które w jakiś sposób definiują nam poprawność zachowań. I to w każdych wielu różnych dziedzinach naszego życia. W odniesieniu do rodziny, to te przepisy, te mity, te stereotypy tak naprawdę określają każde pożądane, oczekiwane reakcje. Wyznaczają w zdecydowany sposób jednoznaczny rolę mężczyźnie, małżonce, kobiecie i dzieciom.
Określają również, wskazują na określony sposób zachowania w różnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się takim mitom, które no, na pewno nie są w jakiś sposób nam obce. W sprawy rodziny nie należy się wtrącać, tak? Rodzina to jest świętość, a więc nie należy się wtrącać, ingerować w ich sprawy. To są ich sprawy. Maltretowanie to prywatna sprawa rodziny, więc kolejny przesąd, jakoby rzeczywiście to jest sprawa wyłącznie zarezerwowana dla rodziny. Przemoc dotyczy rodzin patologicznych. Drodzy Państwo, ogromne uproszczenie. Wydawać by się mogło, że przemoc obserwujemy tylko w przypadku rodzin dysfunkcjonalnych. Niestety to nie jest prawda. Przemoc w rodzinie pojawia się również w tych rodzinach dobrze usytuowanych, tych byśmy powiedzieli w cudzysłowie, a to zawsze nazywam tych normalnych. Najczęstszą formą przemocy jest bicie, więc znów mamy kolejne uproszczenie, drodzy Państwo, bo wydaje nam się, że jeżeli mąż bije żonę, albo możemy powiedzieć też żona bije męża, no to mamy do czynienia z przemocą. A więc jeżeli ja nie biję swojej żony, to czy to może oznaczać, że nie stosuję przemocy wobec swojej małżonki? Zadajmy sobie takie pytanie. Kobieta powinna wstydzić się, jeśli doznaje przemocy, więc znów jak gdyby czynimy odpowiedzialną kobietę za przemoc, tak? Jeżeli doznajesz przemocy, to ty musisz się wstydzić. To też powoduje, że taka kobieta nie szuka ratunku, nie szuka jakiegoś rozwiązania swojej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ ogromne poczucie winy, jakiego doznaje, nie pozwala jej podjąć na efektywne działania. Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony małżonka. Kolejne przyzwolenie, drodzy Państwo. Pewien status quo się tworzy, tak? Dobrze, godzę się na tą przemoc, ale najważniejsze są dzieci. To bardzo szlachetne posunięcie ze strony kobiety, ale popatrzcie, drodzy Państwo, co się dzieje. Ponieważ jak przemoc może wpływać na dzieci? Często jak gdyby nie bierze się tego pod uwagę. Nawet jeżeli dzieci nie doznają tej przemocy, a są tylko świadkami przemocy, to jak to wpłynie na ich późniejsze życie? No, najprawdopodobniej albo staną się sprawcami przemocy, a więc będą stosować przemoc, albo wejdą w takie związki, których to one będą doznawały przemocy. Kolejny mit, drodzy Państwo, kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta. No proszę zobaczyć, jakie totalne uproszczenie, tak? Wartość kobiety jest określona wartością mężczyzny, którego posiada, tak? Więc jeżeli nie ma mężczyzny, to co robi taka kobieta? Panicznie szuka mężczyzny. Za wszelką cenę chce mieć swojego mężczyznę. I to nieważne, czy ten mężczyzna ją będzie bił, czy będzie pił. Ważne, że po prostu jest. Przemoc w rodzinie to nic takiego. To żaden problem. No w każdej rodzinie jest przemoc, drodzy Państwo. No sankcjonujemy coś, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. Maltretowane kobiety same prowokują bicie. Wiecie, drodzy Państwo, to jest bardzo częsty argument, z którym się spotykam. I nawet moi pacjenci w początkowym okresie często do tego się odwołują. No niestety aż strach o tym myśleć i mówić, ale od razu pojawia się taka myśl, tak? Skoro ona jest bita, to najprawdopodobniej musiała sobie czymś zasłużyć. Czym? Chociażby tym, że zupa była za słona. Mąż ma swoje patriarchalne prawa. Kolejny ogromny mit, który powoduje, przyznaje wielką władzę mężczyźnie. A więc to mężczyzna jest panem, to on decyduje, to on podejmuje wszelkiego rodzaju decyzje, to on wyznacza granice, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, to on mówi, jak rodzina ma pracować, jak rodzina ma spędzać czas. To w końcu on wyznacza nagrody, ale też i on wyznacza kary. Miłość i przemoc nie mogą współistnieć. No więc mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem, tak? No bo jeżeli jest rodzina, która się kocha, która jest takim zgodnym małżeństwem, tak naprawdę takim mogą być wzorem i przykładem dla innych, to jak w takiej rodzinie może być przemoc? Ano niestety, drodzy Państwo, tak może być. I tak bardzo często się dzieje. Myślę, że w trakcie naszej konferencji więcej na ten temat usłyszycie, ale to, co mogę znów odwołać się do pewnego przekazu. Jaki przekaz dzieci w takiej rodzinie dzieci osiągają? Ano taki, że bije się tych, których się kocha. Wobec tego, o co chodzi z tą przemocą, drodzy Państwo? Zadajmy sobie takie kluczowe pytanie. To, co pozwoliłem sobie tutaj przedstawić, to tak naprawdę trzy takie istotne elementy. Chodzi o władzę, kontrolę i zależność. Władza, a więc
kto decyduje, kto będzie decydował, kto ma prawo podejmowania wszelkich decyzji, kto jest decydentem. Oczywiście władza wiąże się z tym, że to ja ustanawiam, tak, prawa i obowiązki, to ja wyznaczam rolę, to ja kreuję, co jest dobre i co jest niezgodne z pewnymi zasadami. To w końcu wiąże się z pełną nadzorem, kontrolą, tak, jak poszczególni członkowie rodziny wywiązują się ze swoich obowiązków. Prowadzę nadzór, jak się ubierają, w co się ubierają, co robią, jak wykonują, tak, jak sprzątają. A więc tutaj dochodzi do rzeczywiście wszelkich absurdalnych zachowań. I w końcu mówimy o zależności, a więc o takiej sytuacji, gdzie druga osoba tak naprawdę jest w pełni podporządkowana. Mówimy o pełnej zależności fizycznej, materialnej, ekonomicznej, finansowej, emocjonalnej i seksualnej. Tutaj na tym slajdzie pozwoliłem sobie przedstawić kilka danych liczbowych, a więc na pierwszym mamy liczbę osób dotkniętych przemocą. Dane te pochodzą z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lata 2014-2020. I tutaj, drodzy Państwo, możecie zauważyć, że największą grupą osób doświadczających przemocy są kobiety, następnie dzieci, a potem na trzecim miejscu mężczyźni. Można też zauważyć pewien trend malejący, jeśli chodzi o te dane liczbowe. Z jednej strony można by powiedzieć sobie, no to jest coś pozytywnego, napawającego pewną nadzieją. Pamiętajcie z drugiej strony Państwo, że te dane to są tylko dane ujawnione, dane wprowadzone do systemu. Natomiast gdybyśmy mogli zastanowić się nad tymi informacjami, które nie zostały zgłoszone, nie zostały ujawnione, to moglibyśmy mieć do czynienia z ilością osób wielokrotnie większą. Kolejny slajd przedstawia nam liczbę osób sprawców przemocy zatrzymanych przez policję. I tutaj znów mamy przede wszystkim w przeważającej części to są mężczyźni, ale zauważcie też, że sprawcami przemocy są też i kobiety. Tutaj, drodzy Państwo, mamy odwrotny trend. Zobaczcie, że te dane są wzrastające. I znów można wysnuć pewien wniosek, że rzeczywiście liczba sprawców przemocy, przynajmniej to są dane ujawnione, jak powiedziałem, ma trend wzrastający, więc może to być informacja dosyć niepokojąca. Dlatego myślę, że wszelkiego rodzaju programy informacyjne, wszelkiego rodzaju akcje uświadamiające, mówiące o przemocy, mają swój sens i mają swój zasadniczy cel. I ostatni slajd, który pokazuje liczbę włączenia procedury niebieskiej karty. I tutaj też mamy ten trend malejący. Także może to w jednym sensie napawać optymizmem, ale tak jak powiedziałam, bądźmy ostrożni, bo zdecydowana większość osób doświadczających przemocy milczy, nie mówi. I dlatego myślę, że ten program jest szczególnie dla tych właśnie osób. Jakie są fizyczne skutki przemocy? A więc mówimy o bezpośrednim doznawaniu urazów, ran, złamań, stłuczeń, zadrapań, siniaków, poparzeń, a w skrajnych sytuacjach mówimy o zabójstwie. Natomiast wtórnymi skutkami przemocy mówimy o wszelkiego rodzaju powikłaniach chorobowych, o PTSD, a więc zespole stresu pourazowego, chronicznym stresie, poczuciu zagrożeniu, strachu, lęku, napadach paniki, zaburzenia snu czy depresji. Mówimy też również, że kobiety w takich związkach mogą mieć niskie poczucie własnej wartości, a więc mówią sobie takie komunikaty: jestem głupia, niekompetentna, beznadziejna, niewydolna. Takie kobiety mogą odczuwać całkowity brak kontroli nad swoim życiem. Kiedy osoba stosująca przemoc, tak, ubezwłasnowolni taką osobę, a więc ona nie ma możliwości wpływu na swoje życie, na to, co się z jej życiem dzieje. Nie jest w stanie podejmować żadnych jakichkolwiek decyzji. Taka kobieta może również akceptować rolę ofiary, jako typowy los kobiety, tak? Jestem ofiarą, nic na nic mój sprzeciw, muszę mu się podporządkować, muszę być mu uległa. Taka osoba może wstydzić się przemocy, ukrywać wszelkiego rodzaju obrażenia fizyczne, psychiczne, bądź nawet może się izolować społecznie ze strony środowiska, a więc tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to wstyd, poczucie wstydu, lęku przed ujawnieniem, że jestem osobą doznającą przemocy. Kobieta również w takim związku może godzić się na przemoc i zależność,
byleby tylko jej potrzeby były zaspokojone. To jest szczególny przykład sytuacji, kiedy w kobiecie jest trudno zacząć działać, podjąć działania, opuścić ten związek z uwagi na to, że wiązałoby to się z pogorszeniem jej statusu materialnego. Tak, do tej pory może sobie mieszkać wygodnie w domu, może w mieszkaniu, może ma samochód, może jeszcze inne dobra. Ucieczka z domu przemocy wiązałaby się z porzuceniem tego wszystkiego. I to jest bardzo też trudna decyzja dla takich osób. Następnie kobiety w takim związku mogą też mieć pewne wyidealizowane wyobrażenia, czym takim związek powinien być i mogą się łudzić, że uda im się zmienić partnera. Wiąże się to też z takim pełnieniem misji, posłannictwa takiego, tak? Ja go zmienię, ja go naprawię. Mogą też posiadać słabe umiejętności komunikowania się w zakresie upominania się o swoje prawa, o swoje uczucia, więc tak naprawdę mówimy o asertywności, braku tej asertywności. I w końcu kobiety mogą uczyć się pewnych stereotypowych ról dla psi, tak? Płci. Ja jestem kobietą, a więc jestem żoną, matką, więc muszę być posłuszna, muszę być uległa swojemu mężowi, nie mogę się przeciwstawić, to on decyduje. Wobec tego wszystkiego pojawia się takie kluczowe pytanie, dlaczego kobiety pozostają w związkach z maltretującymi je partnerami? Oczywiście odpowiedzi tu może być szereg różnych odpowiedzi. Ja chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na tak zwane psychologiczne mechanizmy przemocy. I tutaj mam kilka wymienionych takich mechanizmów. Pranie mózgu, wyuczona bezradność, syndrom sztokholmski, pułapka psychologiczna i proces wiktymizacji. Techniki prania mózgu. Bardziej tutaj ograniczę się do pewnych fizycznych zachowań, bowiem więcej będzie później powiedziane. Pierwszym takim działaniem to jest izolacja ofiary ze strony środowiska tak, aby nie mogła utrzymać jakiejkolwiek pomocy. W najbardziej skrajnym przypadku wiąże się to z uwięzieniem. W bardziej mniej drastycznych przypadkach to jest zabieranie kluczy z domu, zabieranie kluczy z auta, ograniczanie kontaktu rodzinnych z bliskimi znajomymi, tak? Wycofywanie się z takiego życia społecznego. Kolejny element to jest podporządkowanie ofiary poprzez wymuszanie drobnych usług, drobnych przysług. A więc, drodzy Państwo, wiąże się to z takim bardzo stopniowym przyzwyczajeniem ofiary do tego, żeby spełniała właśnie drobne takie posługi. Przynieś mi herbatę, podaj mi kapcie, gdzie są moje skarpetki, zrób to, zrób tamto. A więc ofiara, osoba doświadczająca tej przemocy stopniowo dostosowuje się do takiego ubezwłasnowolnienia, do takiego poddaństwa. Dezorientacja ofiary, kolejny element w sytuacji, który polega na stosowaniu naprzemiennym kary i nagrody. Podtrzymuje jakby złudną nadzieję, że w końcu ta zmiana nastąpi. Zobaczcie, drodzy Państwo, że przemoc fizyczna, w ogóle przemoc domowa, tak naprawdę nie odbywa się 24 godziny na dobę. Ona jest cykliczna. Pojawiają się momenty intensywnej, ostrej reakcji przemocowej, jak również sytuacje właśnie takiego względnego spokoju, a nawet nagród. I to rzeczywiście wywołuje ogromną dezinformację. Daje pewną nadzieję, że no przecież on nie jest taki zły, no on taki ma trudny moment, no przecież no dzieci trochę są niegrzeczne, tak? No zobacz, przecież w końcu podał mi herbatę, zrobił mi jakieś, kanapkę mi zrobił, tak? Zajął się nawet dziećmi. A więc zobaczcie, że to jest rzeczywiście bardzo podstępna technika. Obarczanie ofiary obowiązkami ponad jej siły, a więc co wiąże się oczywiście z późniejszym karaniem. Wzbudzanie w ofierze poczucia zagrożenia i niepewności, a więc ciągłe stosowanie przemocy, ciągłe karanie rzeczywiście wywołuje taki stan intensywnego czuwania, a więc nie wiadomo, rodzi się takie przekonanie, że nie wiadomo, co za chwilę będzie. O, za chwilę przyjdzie, czy wybuchnie, czy będzie spokojny, a więc taki cały czas stan napięcia. No i oczywiście upewnianie ofiary w przekonaniu, że sprawca jest wszechmocny, a więc wszelkiego rodzaju próby, które miały na celu uwolnienie osoby doświadczającej przemocy z takiego związku, które skończyły się niepowodzeniem, rzeczywiście upewniają ją w tym, że sprawca jest wszechmocny. Kolejnym mechanizmem to jest wyuczona bezradność, a więc na skutek w zasadzie wiąże się to z takim całkowitym poddaniem, zaakceptowaniem przemocy. Taka osoba dochodzi do przekonania, że cokolwiek by nie zrobiła, to i tak nie zmieni mojej sytuacji. To tak nie ma sensu. Syndrom sztokholmski. Ten mechanizm pierwotnie był rozpoznawany u osób, które były zakładnikami.
A więc znalazły się w sytuacji realnego zagrożenia. Byli całkowicie zależni od sprawcy i pozbawieni jakiegokolwiek kontaktu zewnętrznego. Natomiast, co ciekawe, w zachowaniu samych sprawców można było zauważyć pewnego rodzaju uprzejmość. Na przykład, możesz iść do toalety, możesz coś zjeść, możesz tutaj usiąść wygodniej. I tego rodzaju zachowanie wywołuje u ofiary tak zwaną paradoksalną wdzięczność. Z biegiem czasu badacze zaobserwowali, że ten syndrom sztokholmski możemy również zauważyć u osób doświadczających przemocy. Dokładnie, generalnie na tym samym polega. Rodzi się swoista wdzięczność. Przecież on nie jest takim tak naprawdę złym. Pozwala mi zadzwonić, pozwala mi obejrzeć coś w telewizji, pozwala mi wyjść do znajomych. Kolejny element mechanizmu to jest pułapka psychologiczna. I tutaj możemy powiedzieć o takim stanie, takiej sytuacji, w którym osoba doświadczająca przemocy nie jest w stanie wycofać się z takiego związku z uwagi na zbyt duże zainwestowanie w ten związek, zbyt dużo czasu, zbyt dużo zapału, zbyt dużo energii. Być może to był jedyny, pierwszy partner w moim życiu, tak, dla takiej kobiety. I tutaj rzeczywiście aż trudno podjąć decyzję o rozstaniu. Czuję osobistą odpowiedzialność za jakość tego związku, a więc znów taka forma naprawcza, że ja zmienię go, że ja naprawię. No i żyję nadzieją, że będzie lepiej. Wciąż trwa związku, pomimo tego, że cierpi, pomimo tego, że jej prawa nie są respektowane. Proces wiktymizacji, a więc ostatni element, a więc tutaj mówimy o pewnym takim procesie, gdzie osoba doświadczająca przemocy rzeczywiście zaczyna stopniowo wchodzić w rolę ofiary. Co to oznacza? A więc tak naprawdę przestaję mieć prawo do decydowania, nie mogę podjąć jakiejkolwiek działania, poddaję się, jestem uległa. Natomiast możemy też mówić o tak zwanej wtórnej wiktymizacji i tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla wszelkiego rodzaju instytucji, które zajmują się profesjonalną pomocą, bowiem w wyniku tego procesu może dojść do niefortunnego, bowiem użyję tego właśnie słowa, niefortunnego, często nie do końca świadomego, bądź nawet nieprofesjonalnego podejścia, które powoduje, że taka osoba jeszcze bardziej utwierdza się w roli ofiary. Również nam, znajomym, przyjaciołom, którzy są świadkami takich sytuacji, kiedy próbujemy zareagować, próbujemy zwrócić uwagę, to często w sposób niefortunny, nieświadomy również możemy taką osobę utwierdzić w roli ofiary. Jak to się dzieje? A no więc często stosujemy takie proste komunikaty, typu na przykład, no tak, rzeczywiście dostajesz przemocy, no tak, przecież czemu nie zareagowałaś, czemu nie zadzwoniłaś na policję, dlaczego tak długo zwlekałaś, a więc budujemy w takiej osobie jeszcze większe poczucie winy, że mogła zadziałać, a nie zadziałała, a więc wiktymizujemy ją, utwierdzamy ją w tej roli ofiary, która tak naprawdę nie jest w stanie nic zrobić. Kolejny do przyczyn takich bardzo istotnych, które często pacjentki, kobiety mówią, zwracają uwagę, to, że kobieta lęka się odwetu, obawia się zwiększonego nasilenia ze strony sprawcy. Ujawnienie tajemnicy może narazić ją na wstyd, na upokorzenie, na ocenę ze strony swojego środowiska, nawet śmieszność. Niezdolność do ograniczeń materialnych, a więc co by wiązało się oczywiście z tym, że musi opuścić wygodne miejsce i gdzieś uciec w miejsce, gdzie nie będzie już miała takiego, powiedzmy, komfortu materialnego. Pewien wyuczony model znęcania się rodzica, więc jeżeli matka doznawała przemocy, więc ja również też, tak? Więc jest to pewien taki wyuczony model, pewien taki znany wzorzec. Kultywowane przekonania religijne. Tutaj zwrócę uwagę, że rzeczywiście często jest to niedoceniony element, ale jakże bardzo silnie wpływający na pewną świadomość i postawę. Przekonania przed wykluczeniem, przekonania przed oceną, przed grzechem, mówiąc już tak bardzo radykalnie, to też może powodować, że kobieta ma trudności z podjęciem tej decyzji. Cykliczny charakter przemocy, a więc to, co już mówiłem, naprzemienne doznawanie przemocy i kary, słabe wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych. A więc tutaj też może stawiać kobietę w takiej roli, że ja sobie nie poradzę, nie dam rady, nie będę w stanie utrzymać siebie i swoich dzieci.
wiara, chciałbym nawet to uzupełnić, naiwna wiara w obietnice, tak? Które sprawca składa, więc ja już, to już był ostatni raz, kochanie, już więcej się to nie powtórzy. I rzeczywiście kobieta wciąż wierzy, że ta sytuacja kiedyś na pewno się zmieni. Miłość bądź litość kobiety wobec deklarowanej przez partnera niezdolności do życia bez niej, tak? To często wygląda na takiej zasadzie, słuchaj, ja bez ciebie nie mogę żyć. Ja, jeżeli odejdziesz, to ja sobie odbiorę życia. Więc budzi to ogromne poczucie winy i często kobieta taka w poczuciu winy, w poczuciu litości, trwa nadal w takim związku. Na koniec, drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy też pewną uwagę poświęcili samej osobie stosującej przemoc. Powiedzieliśmy sobie, że osobami stosującymi przemoc to są nie tylko mężczyźni, jak również kobiety, ale najczęściej, tak, w przeważającej mierze to są mężczyźni. Tutaj pozwoliłem sobie tak krótko wspomnieć, dlatego że rzeczywiście wiele jest różnych teorii, wiele różnych opisów dotyczących samych sprawców, ich profili. Te teorie często się wzajemnie wykluczają, ale jak gdyby pokazują różne aspekty. Natomiast ja tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć profil osoby stosującej przemoc według Holworta i Stewarta. I popatrzcie, w przeważającej mierze to są, bo aż 52% osób stosujących przemoc to są osoby wyłącznie rodzinni. Te osoby stosują przemoc wyłącznie w rodzinie. Kolejną dosyć liczną grupą, bo aż 41%, mówimy o osobach tak zwanych dysforycznych borderline, czyli lękowych bądź z pogranicza. No i ostatnia, najmniejsza grupa, gwałtowni, antyspołeczni, to mamy około 7%. Popatrzcie, drodzy Państwo, pojęcie ofiara, sprawca są nam bardzo dobrze znane. Często stosujemy takie pojęcia. Niemniej jednak chciałbym Was bardzo uwrażliwić na to. Dlaczego? Dlatego, że to wiąże się z pewną stygmatyzacją, etykietowaniem. Bo gdy słyszymy słowo ofiara, to mamy, wyobrażamy sobie osobę, która tak naprawdę doświadcza przemocy. Być może jest bita, być może jest maltretowana. Osoby, która nie potrafi podjąć jakiegokolwiek sensownego działania, nie potrafi się uwolnić. Traci swoją podmiotowość. I to jest bardzo niebezpieczne, tak? To wiąże się również właśnie z tym mechanizmem wiktymizacji. Dlatego tutaj właściwszą taką określeniem byłoby określenie jej osoby, która doświadcza przemocy. Ona doświadcza przemocy. A skoro doświadcza przemocy, to może podjąć pewne działanie, które uwolnią ją z tej przemocy. Przywróćmy takim osobom ich podmiotowość, że one mogą podjąć działania i powinny podjąć działania. Podobnie możemy powiedzieć w przypadku sprawcy, a więc mamy pewne wyobrażenie. Sprawca, więc to jest ktoś, kto stosuje przemoc, ktoś, co bije, ktoś, kto stosuje przemoc psychiczną, znęca się, tak? Często może to być powodem tego, że w takiej osobie przestajemy widzieć człowieka, ale widzimy samego sprawcę. Sprawcę, który tak naprawdę na to zasługuje, zasługuje na karę, na to, żeby go przykładnie ukarać za to, co zrobił. I w tym wszystkim tak w sposób taki oczywisty przestajemy gubić jego człowieczeństwo, pomimo wszystko, że stosuje przemoc, dlatego to jest bardzo ważne. Często nie zadajemy sobie trudu i pytania, dlaczego? To, co powiedzieliśmy, władza, tak? Władza, kontrola, zależność, to jest jedna, ale tak w zasadzie możemy powiedzieć, że taka osoba stosuje przemoc dlatego, że nie potrafi w inny sposób reagować na trudne dla niej sytuacje, na trudne emocje i uczucia. Nie potrafi w inny sposób wywierać wpływu. Dlatego pamiętajmy o osobach, które doświadczają przemocy, ale miejmy też na względzie osoby, które stosują przemoc. Zawsze jest rozwiązanie. Można podjąć interwencję terapeutyczną. Można zgłosić się do odpowiednich instytucji, które w jakikolwiek sposób służą pomocą, mają duże profesjonalne w tej zakresie doświadczenie. Dziękuję i zapraszam Cię, Beatko. Dziękuję, Marku. Tak, o tych rozwiązaniach będziemy rozmawiać. Marek nie wyjeżdża, jest z nami do samego końca. Będzie jeszcze w panelu dyskusyjnym, jak zapobiegać, jak też reagować, ale też w sesji pytań i odpowiedzi. Więc jeżeli macie już po tym wykładzie jakiekolwiek pytania, zachęcamy Was do tego, zadawajcie. Czy na czacie, czy wysyłając mail na adres mailowy nie@advent.pl.